Chrystus zmartwychwstał. Szczęść Boże wszystkim. Szanowni parafianie, drodzy goście, wszyscy, którzy oglądacie mnie teraz w tej chwili, mamy Wielkanoc. Pan zmartwychwstał. Chciałbym życzyć wam przede wszystkim błogosławionych świąt. W obecnej sytuacji życzyć zdrowia, myślę, że jest chyba jednym z najważniejszych życzeń. Więc życzę wam zdrowych, spokojnych, błogosławionych świąt. Chrystus zmartwychwstał i chociaż nie wszyscy możemy, tak jak co roku tradycyjnie, świętować z naszymi bliskimi, w gronie przyjaciół, znajomych, to jednak miejmy świadomość, że On nas łączy. Jego zmartwychwstanie jest dowodem na wielką miłość Boga. A miłość ta pokonuje śmierć, pokonuje grzech, pokonuje wszelkie zło. Pokonuje też dystans między człowiekiem a człowiekiem, między człowiekiem a Bogiem. Chcielibyśmy więc te święta paschalne przeżywać przede wszystkim w duchowej radości, dziękując Chrystusowi za to, że zmartwychwstał i jest z nami. I tego wam, moi drodzy, życzę, aby te święta były świętami mimo wszystko radosnymi. Mimo, że musimy pozostać w domach, że mamy wiele ograniczeń, Chrystus czyni nas wolnymi. Pierwszym darem, jaki przynosi zmartwychwstały, jest dar pokoju. Nie bójcie się, mówi Jezus. Nie lękajcie się. Ja zmartwychwstałem. Niech to spotkanie z Nim, żyjącym, zmartwychwstałym, będzie naszą siłą na ten piękny czas radości wielkanocnej, ale także na każdy dzień naszego życia. Wszystkim parafianom, wszystkim gościom serca życzę zdrowych, spokojnych, błogosławionych i pełnych Bożej łaski świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkiego, co najlepsze. I do zobaczenia, myślę, niebawem w naszych świątyniach. Szczęść Boże.